Nie ma Bożego Narodzenia bez szopki, ale każdy wyobraża ją sobie inaczej. Wszyscy też wiedzą, jaką historię opowiada i czego w niej zabraknąć po prostu nie może. O narodzeniu Pana Jezusa. I czego nie może zabraknąć w niej? No dziesiąteczka, Bożej rodziny. Ola wie również, że niełatwo jest wykonać szopkę bożonarodzeniową. Przygotowując swoją na międzyszkolny konkurs, korzystała z pomocy. Tak, robiliśmy z mamą przez 3 dni. Co było najtrudniejsze? Wszystko skleić. Międzyszkolny konkurs szopek bożonarodzeniowych już po raz trzeci zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu. Po raz pierwszy w konkursie uczestniczyły również przedszkola. Pomysł się zrodził już trochę wcześniej. Były szkolne konkursy szopek i wyszliśmy z inicjatywą do innych szkół, ponieważ pomysł się sprawdził, dzieci były zadowolone i bardzo chętnie brały udział w konkursie. Okazało się, że nie trudno przekonać dzieci do udziału w konkursie. Praca nad szopką była dla nich okazją do spędzenia czasu z rodzicami. Małgosia po raz pierwszy spróbowała swoich sił w konkursie. Malowałaś? Malowałam kulę. A to było trudne? Nie. A tata bardzo ci pomógł? No trochę pomógł. Czy córka musiała długo pana namawiać, żeby wziąć udział? Jak to było? To było z dnia na dzień decyzja. A czy co, przyszła z przedszkola i co? To akurat może nie Małgosia, tylko pani nas zachęciła do wzięcia udziału w konkursie. Szopki przygotowane na konkurs były niezwykle różnorodne. Dzieci wykorzystywały różne materiały, od drewna, przez kamień, makaron, aż po chleb. Jedne są bogato zdobione, inne surowe i skromne. Jury oceniające pracę nie miało łatwego zadania. Co roku jest ten sam problem. Wszystkie są piękne i staramy się dlatego wszystkich nagrodzić, wyróżnić, żeby nikt nie był pokrzywdzony, bo jury było, naprawdę miało dużo problemu z wybraniem pierwszego miejsca, a już nie mówię o pozostałych. Międzyszkolny i międzyprzedszkolny konkurs to nie tylko rywalizacja. Jest też okazją do podzielenia się z potrzebującymi. Rodzice mogli kupić szopki, a niektóre były nawet licytowane. Po prostu uznałam, że cel wart moich pieniążków. Wiktoria, gdzie stanie ta szopka? U mnie w pokoju. Dlaczego wybrałaś akurat tą? No bo bardzo mi się podoba. A co jest w niej takiego fajnego? Zawartość i w ogóle sposób wykonania. Pieniądze zebrane z licytacji szopek szkoła przekaże podopiecznym Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez siostry Urszulanki. Boże Narodzenie to czas, kiedy zwracamy szczególną uwagę na potrzeby innych ludzi. Dzieci uczą się, że po prostu warto pomagać. Cicho, cicho, pastuszkowie, bo dzieci na święta śpi. Cicho, cicho, bo dzieci na świat szczęśliwych ludzi wsi. Utrudzona matusiego, nad sneczka czuwa sne. Obok Marii Józef Święty, utrudzonych długich dnie. Cicho, cicho, pastuszkowie, na paluszkach wejdźcie tu. Na skrzypeczkach, na fujarce cicho grajcie mu do snu. Długa droga przed Jezuskiem, niech się wyśpi choć w tę noc. Już tu idą mądrzej królowie, już tu idzie złego moc. Nad stajenką gwiazda świeci, do stajenki wchodzi chłód. A w stajence aniołowie, a w stajence stał się. Cicho, cicho, pastuszkowie, niech dzieci na święta śpi. Musi nabrać sił na drogę, musi nabrać dużo sił. To nie spada gwiazdka z